No to zaczynamy. Było warto. Cały ten stres i wiele rzeczy, które mi po drodze nie wyszły, bo mi trochę rzeczy nie wyszło i o tym wam opowiem w kolejnych vlogach. Jestem już w Erabaka, to jest moja noclegownia przynajmniej przez 10 do kilkunastu dni, na ile mi funduszy starczy, na ile mnie gromowładna tutaj pozwoli, przetrzyma mnie tutaj. Na tyle będę. Jaki jest plan? Dzisiaj jest wtorek wieczorem, dzisiaj wylądowałem, zdążyłem się dopiero rozpakować, coś zjeść. Plan jest następujący. W najbliższą sobotę, czyli za 3-4 dni, jest maraton Blue Lagoon Challenge, w którym startuję sobota rano i rano postaram się zrobić wam live'a. Urządzenie, które mam, jest świetne. Jeżeli tylko będę miał dobry internet, dobre połączenie, to myślę, że naprawdę ciekawe wydarzenia na żywo będziemy teraz robić na kanale ShyBike. Ależ tu jest przepięknie. Wiem, że słyszycie wiatr, przyzwyczajcie się do tego, to jest islandzki wiatr. Nie da się tak pozatykać tu otworów, żeby tego wiatru nie było. Więc w związku z zawodami sobotnimi nie mogę sobie na razie pozwolić jeszcze na długie podróże, więc jutro muszę wrócić się na lotnisko, to jest 100 km stąd niecałe, oddać tam samochód, który wypożyczyłem, bo mam go tylko na jeden dzień, i wracam rowerem, czyli jutro robię stówkę tutaj i akurat będę przecinał trasę zawodów sobotnich, więc troszeczkę wam opowiem, chociaż kawałek. Przy okazji, kto posiada opony Maxxis Icon bez systemu EXO, czyli bez dodatkowej ochrony, powiedzcie, czy te opony dadzą radę na mleczku na ostrych hamulcach, bo tam będą ostre hamulce. Bardzo was proszę, dać się znać w komentarzach, więc to będzie jutro. To jest środa. Czwartek to będzie mój intensywny trening, czyli około 1,5 godziny intensywnego jeżdżenia, więc być może, że zabiorę was na wyprawę autobusową, ewentualnie rowerem, autobusem do miasta i pokażę wam parę rzeczy. Piątek będzie rozjazd i jakieś ciekawe informacje tutaj na miejscu. No i sobota Blue Lagoon Challenge, maraton. Ścigam się maraton, potem wracam na rowerze do domu. Od niedzieli będziemy trzaskać od setki do 210 km dziennie z jakimiś przerwami. Zobaczymy, na ile mi pozwolą nie tyle nogi, co jakieś ewentualne obtarcia, ból tyłka, tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie działało. Więc od niedzieli po prostu zasuwamy w różnych miejscach. Co chcecie zobaczyć, o czym słyszeliście, że jest może piękne, warte zobaczenia, to dawajcie mi znać. Ja jestem tutaj w części zachodnio-południowej, południowo-zachodniej Islandii. Jestem niedaleko Reykjaviku, 50 km Veirabakka, możecie sobie to zobaczyć. I tutaj będę dla was filmował. Bardzo mi zależy na zawodach w sobotę, tam będzie, myślę, że będzie około 800 zawodników. Czołówka to będzie międzynarodowa stawka. Zobaczymy, jak będzie mi się jechało na nowym rowerze, na nowym sprzęcie, który powinien być idealny też na taką trasę. Zobaczymy, jak będzie. Nie mogę się tego doczekać. Filmy będą wpadały w bardzo nieregularnych porach. Zresztą koniec jest z programem na kanale ShyBike. Hello! Jest już czerwiec, no dzisiaj 30 maja, ale to było do czerwca. Obiecywałem wam 4 filmy dziennie. Było więcej i chyba będzie nadal więcej niż 4 filmy dziennie, ale będzie bardzo vlogowo, bardziej surowo, po prostu ShyBike'owo, chyba tak, więc taki jest plan. Chcę wam też pokazać trochę kultury Islandczyków, których znam. Trochę języka się pouczymy islandzkiego, dlatego że język mówi nam bardzo dużo o jego użytkownikach, o ludziach, którzy go tworzyli i przekazywali go, i ten język z nimi razem ewoluował. To będzie coś ciekawego. Jak mi się uda Islandczykom gdzieś wepchać do domów, to wam pokażę, jak mieszkają, jak żyją Islandczycy, jakimi osobami są z bliska. No oczywiście rower, jeszcze raz rower. Rozmaite miejsca, więc przyzwyczajcie się do wiatru islandzkiego, do deszczu, który dzisiaj lało strasznie, teraz dopiero przestało padać, i do ptaków, które tu inaczej ćwierkają. Dzięki za obejrzenie i widzimy się jutro, być może nawet kilka razy. Trzymajcie się, hej!